Sabat a dzień pański. Zanim opuścimy ten ciekawy temat, chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów na temat roli, jaką dzień pański, czyli pierwszy dzień tygodnia, odgrywa w Nowym Testamencie. Nawet jeśli nie ma nic wspólnego z sabatem, szczególnymi dniami świątecznymi i nowiami, to jednak w chrześcijaństwie zajmuje znaczące miejsce, czego dowodzi wiele miejsc Nowego Testamentu. Tego dnia nasz Pan powstał z martwych i ukazał się uczniom. Tego dnia apostoł Paweł zgromadził się wraz z braćmi z Troady, by łamać chleb. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 7 werset. Apostoł poucza Koryntian, a wraz z nim wszystkich, którzy wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, by odkładali pieniądze na kolektę pierwszego dnia tygodnia, pokazując tym samym, że pierwszy dzień tygodnia był dniem szczególnym, w którym lud Pana zgromadzał się, by obchodzić wieczerzę pańską, oraz że uwielbienie, społeczność oraz służba ku zbudowaniu Kościoła pozostają w ścisłym związku z tym dniem. Apostoł Jan mówi nam wyraźnie, że w tym dniu był w duchu. To właśnie wtedy otrzymał owo cudowne objawienie, które stanowi zakończenie Bożej inspirowanej księgi. Zatem pierwszy dzień tygodnia dla prawdziwego chrześcijanina nie jest ani żydowskim sabatem, ani pogańską niedzielą, jednym z siedmiu dni tygodnia, lecz dniem Pana, którym to Jego lud wdzięcznie zgromadza się u Jego stołu na tę znaczącą uroczystość, przez którą zwiastują Jego śmierć, aż przyjdzie. Pierwszy dzień tygodnia nie ma w sobie nic z zakonnej niewoli. Nie mamy wyraźnego nakazu, który zobowiązywałby nas do przestrzegania tego dnia. A jednak przytoczone powyżej miejsca przekonają duchowo usposobionego chrześcijanina do miłowania i szanowania Dnia Pańskiego oraz odróżniania go od pozostałych dni tygodnia jako dnia przeznaczonego w szczególny sposób do uwielbiania Pana i wykonywania służby ku zbudowaniu Kościoła Bożego. Czy ktoś, kto wyznaje, że miłuje Chrystusa, może wykorzystywać ów wolny dzień do załatwiania wszelkiego rodzaju niepożytecznych sprawunków i zajęć? Uważamy za swój przywilej, by o ile to możliwe zdystansować się od codziennych ziemskich zadań i poświęcić godziny Dnia Pańskiego Jemu oraz Jego służbie. Ktoś mógłby zaoponować, że chrześcijanin powinien poświęcać Panu każdy dzień. Z pewnością jest to prawda, gdyż jako chrześcijanie należymy do Pana wraz z wszystkim, co posiadamy i czym jesteśmy. Zostaliśmy powołani, by wszystko czynić w Jego imieniu i ku Jego chwale. Nigdy nie powinniśmy podejmować się czegoś, do czego Pan nie może udzielić nam swojego błogosławieństwa. A jednak w Nowym Testamencie pouczani jesteśmy, że Dzień Pański zajmuje szczególne miejsce i posiada znaczenie, którego nie można przypisać żadnemu innemu dniu tygodnia. Dlatego uważamy to za nasz święty obowiązek, by w ten dzień w miarę możliwości pozostawić nasze zwykłe codzienne zajęcia. Z pewnością możemy z wdzięcznością dziękować Panu, że w naszych krajach jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Jakże kosztownym darem jest Dzień Pański, kiedy to możemy odwrócić się od rzeczy tej ziemi. Jakże błogosławionym przerwaniem uciążliwego rytmu tygodnia. Jakże orzeźwiające są spokojne niedzielne godziny dla duchowo usposobionego wierzącego. Jakże wzniosłym zgromadzenie u stołu Pana, by zwiastować Jego śmierć i przynosić Mu cześć oraz uwielbienie. Jakże cennym przywilejem są różnego rodzaju posługi, które możemy wykonywać w Dzień Pański. Czy to powiązane z pracą ewangelisty, pasterza, nauczyciela szkółki niedzielnej, czy kolportera,
Któż jest w stanie oszacować wartość takiej służby? Dzień Pański jest dla Jego sług czymś więcej niż tylko dniem fizycznego odpoczynku. W rzeczywistości może być bardziej wyczerpujący niż każdy inny dzień tygodnia. Ale są to błogosławione wysiłki, które otrzymają swoje wynagrodzenie w odpocznieniu, które dziś jeszcze dla ludu Bożego należy do przyszłości. Hebrajczyków, 4:9. Na koniec chciałbym wykazać niesłuszność dość często spotykanej postawy. Nierzadko można usłyszeć, nie jesteśmy pod zakonem, zatem nie mamy obowiązku, by przestrzegać niedzieli. Wielu chrześcijan zajmuje to stanowisko, broniąc tym samym niedzielne rozrywki jako formę odpoczynku. Tacy ludzie usuwają zakon, by korzystać z wolności dla ciała. Nie rozumieją, że jedyna droga prowadząca do uwolnienia od zakonu to śmierć, a umrzeć dla zakonu można tylko wtedy, gdy się umarło dla grzechu i świata. Chrześcijanin jest, Bogu niech będą dzięki, wolny od zakonu, ale nie po to, by żyć dla swoich przyjemności i zaspokojenia swych życzeń, czy to w Dzień Pański, czy jakikolwiek inny dzień tygodnia, lecz po to, by żyć dla Boga, albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Galacjan 2:19. Tak brzmi zasada chrześcijanina. Na fundamencie tym stoi tylko ten, kto się narodził z Boga. A jednak całe narody oraz indywidualne osoby ponoszą odpowiedzialność za swoje wyznanie. Te narody, które noszą chrześcijańskie imię, nie będą sądzone zgodnie ze świadectwem stworzenia czy zakonu, lecz według pełnego światła chrześcijaństwa, według wszystkich praw, które zawarte są w błogosławionej księdze Biblii. Poganie będą sądzeni zgodnie ze świadectwem Boga w stworzeniu, Żydzi na podstawie zakonu, zaś nominalni chrześcijanie w oparciu o chrześcijańskie prawdy. To zwiększa drastycznie odpowiedzialność chrześcijańskich ludów. Bóg postąpi z nimi zgodnie z ich wyznaniem. Nic im nie dadzą wymówki, że nie rozumieli tego, co wyznawali. Dlaczego zatem wyznają to, czego nie rozumieją, ani w co tak właściwie nie wierzą? Faktem jest, że się upierają, że wierzą i rozumieją myśli Boże i zostaną osądzeni zgodnie ze swoimi własnymi słowami. Jakże poważna jest myśl, że otrzymają wyrok zgodnie z miarą Słowa Bożego. Jakże straszny sąd ich spotka. Jakże tragiczny będzie ich koniec. Serce, które boi się Pana. Chciałbym jeszcze krótko zwrócić uwagę na końcowe słowa 5 rozdziału. Po drugim już przedstawieniu ludowi 10 przykazań, Mojżesz przypomina Izraelitom jeszcze raz o okolicznościach towarzyszących nadaniu zakonu oraz ich własnych odczuciach i wypowiedziach w tej znaczącej sytuacji. Główna zasada 5 Księgi Mojżeszowej ujawnia się tutaj po raz kolejny. Jest ubrana w słowa idące do serca, które stanowią sedno tego miejsca. Oby ich serce było takie, aby się mnie bali i przestrzegali wszystkich moich przykazań po wszystkie dni, aby im i ich synom dobrze się powodziło na wieki. Werset 29. Cóż za słowa? Pokazują, że źródło życia tkwi w szczerym, bezwarunkowym posłuszeństwie. Życie to jako chrześcijanie powinniśmy przejawiać dzień w dzień, bojąc się Pana, ale nie w niewolniczym duchu, lecz z prawdziwą, uwielbiającą miłością, którą Duch Święty sam wylał w nasze serca. Takie życie wypełnia radością serce naszego miłującego Ojca.
Jego apel skierowany do nas brzmi: Synu mój, daj mi serce Twoje. Przypowieści 23 rozdział, 26 werset. Jeżeli oddamy Mu nasze serce, to wszystko inne trafi na swoje właściwe miejsce. Człowiek, który miłuje Boga, będzie chętnie przestrzegał Jego przykazań. Coś, co nie wypływa z miłości ku Bogu, nie ma dla Niego żadnej wartości. Serce jest punktem wyjściowym, w którym biorą początek wszystkie motywy i siły sprawcze dla całego ludzkiego życia. Jeżeli serce to rządzone jest miłością Bożą, wyrażać się to będzie w przestrzeganiu Jego przykazań. Miłujemy Jego przykazania, ponieważ miłujemy Go. Każde słowo pochodzące z ust Bożych ma niepojętą wartość dla serca, które Go miłuje. Każdy rozkaz, każda ustawa, jednym słowem cały zakon jest miłowany i czczony, ponieważ powiązane z nim są Jego imię i Jego autorytet. W Psalmie 119 znajdujemy bardzo piękny przykład człowieka, który znalazł dogłębną, trwałą radość w zakonie Pana. Dokładnie 176 wypowiedzi o słowie Boga i zakonie znajdujemy w tym cudownym psalmie. Oto niektóre z nich. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy Twoje, jak z wielkiego bogactwa. Rozmyślam o rozkazach Twoich i patrzę na drogi Twoje. Mam upodobanie w przykazaniach Twoich, nie zapominam słowa Twego. Dusza moja omdlewa ustawicznie z tęsknoty za prawami Twoimi. Strzegę świadectw Twoich. Oto tęsknię do przykazań Twoich, pokładam nadzieję w prawach Twoich, rozkoszuję się przykazaniami Twoimi, które pokochałem. Ustawy Twoje są mi pieśniami w domu pielgrzymki mojej. Lepszy jest dla mnie zakon ust Twoich niż tysiące sztuk złota i srebra. Oczekuję słowa Twojego. Wszystkie przykazania Twoje są prawdą. Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Nigdy nie zapomnę przykazań Twoich. O, jakże miłuję zakon Twój, przez cały dzień rozmyślam o nim. O, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. Świadectwa Twoje są moim dziedzictwem na wieki, gdyż są rozkoszą serca mojego. Dlatego kocham przykazania Twoje bardziej niż złoto, bardziej niż szczere złoto. Prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Weselę się z obietnicy Twojej, jak ten, który zdobył wielki łup. Jakże znaczące dla nas jest to wszystko. Jakże ożywiające i pokrzepiające jest przyglądać się temu, jak sam Pan o każdym czasie swojej ziemskiej wędrówki opierał się na słowie, jakie miejsce mu przyznawał i z jaką żgodnością je cytował. Przy każdej sposobności powoływał się na słowo jako na Boży autorytet, który rozstrzygał o wszystkim. Chociaż był Bogiem ponad wszystkim, chociaż sam dał tę Bożą Księgę, to jednak na ziemi zajął swoje miejsce jako człowiek i udowodnił w sposób jednoznaczny, że obowiązkiem i przywilejem każdego człowieka jest żyć przez Słowo Boże i chylić się w pokorze przed Jego Bożym autorytetem. Jednocześnie znajdujemy tutaj zadowalającą odpowiedź na często stawiane pytanie niewiary. Skąd możemy wiedzieć, że Biblia jest Słowem Bożym? Wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa i wyznają, że jest On Synem Bożym, Bogiem objawionym w ciele, to znaczy prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, będą pod głębokim wrażeniem, że Pan Jezus, który jest przecież Bogiem, nieustannie powoływał się na pisma Starego Testamentu, na Mojżesza, proroków i psalmy.
Sam uznawał je za Słowo Boże, jako Bóg dał Pisma, zaś jako człowiek przyjął je w pokorze i żył przez nie i uznawał we wszystkim ich najwyższy autorytet. Jakże przytłaczającym faktem jest to dla chrześcijańskiego wyznania oraz wszystkich chrześcijańskich teologów i autorów, którzy w swojej zuchwałości negują podstawową prawdę o inspiracji Pisma Świętego, zwłaszcza zaś pięciu ksiąg mojżeszowych. Jakże przerażającą jest myśl, że tacy, którzy nazywają się nauczycielami Kościoła Bożego, nie wzbraniają się podważać prawdziwości pism, których boskie pochodzenie uznawał nasz Pan i Mistrz. Czy świat się nawróci? W jakże smutnym stanie pogrążyło się chrześcijaństwo. I ach, świadectwo Pisma Świętego od początku do końca. Prorocy i apostołowie wszyscy poświadczają zgodnie, że teraźniejszy stan nie będzie ulegał stopniowej zmianie ku lepszemu, lecz będzie pogarszał się coraz to bardziej, tak że zanim chwała tysiącletniego królestwa rozjaśni swym blaskiem ziemię, miecz sądu będzie musiał dokonać swego strasznego dzieła. Nie oznacza to w żadnym razie, że nie zauważamy tego, co dobre. Dziękujemy Bogu za każdy przejaw Jego działania. Cieszymy się z każdego wysiłku w rozpowszechnianiu Ewangelii łaski Bożej. Dziękujemy za każdą duszę, która zostaje przyłączona do społeczności odkupionych. Mamy radość z milionów egzemplarzy Biblii, które rozprowadzane są po całej ziemi. Któż mógłby oszacować błogosławione skutki rozpowszechniania Bożej Księgi? Ale mimo to świat nie nawróci się przez zastosowanie środków, do których się dzisiaj sięga. Pismo mówi nam wyraźnie, że mieszkańcy ziemi nauczą się sprawiedliwości dopiero wtedy, gdy sądy Boże dotrą do ziemi. Izajasza, 26 rozdział, 9 werset. Stanie się to nie przez łaskę, lecz przez sąd. Jaki jest w takim razie cel Ewangelii? Po co jest zwiastowana, jeżeli nie w celu nawrócenia świata? Jakub w swojej przemowie na Soborze w Jerozolimie udzielił na to istotne pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Do słuchaczy zwrócił się w słowach. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego, nie zaś, by nawrócić pogańskie narody. Ta wypowiedź stawia nam przed oczy cel wszelkiej pracy misyjnej, który każdy misjonarz powinien mieć na względzie. Pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 14 werset. Jasne jest, że gdy apostołowie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyruszali w pole, nie myśleli nawracać świata. Zlecenie, jakie otrzymali od Niego, brzmiało: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Marka, 16 rozdział, 15-16 werset. Świat był zatem polem działania dla 12 apostołów. Ich poselstwo przeznaczone było dla całego stworzenia, ale jego moc przeżywał tylko ten, kto dał mu wiarę. Była to osobista sprawa. 12 nie otrzymało zlecenia, by nawrócić świat. Dopiero wtedy, gdy przez zwiastowanie Ewangelii zostanie zebrany lud dla niebiańskich spichlerzy i zostanie tam przeniesiony po strasznych sądach, przyjdzie czas, gdy ziemia pełna będzie poznania Pana. W dzień zielonych świąt zstąpił z nieba Duch Święty nie po to, aby nawrócić świat, lecz by przekonać go o jego udziale w strasznym grzechu, jakim było odrzucenie Syna Bożego.
Prosimy słuchacza o uważne przeczytanie psalmu 67. Stanowi on jeden z licznych fragmentów Pisma, które udowadniają, że odnowa Izraela poprzedza błogosławieństwo narodów. Niech nam Bóg miłościw będzie i niech nam błogosławi. Niech nad nami rozjaśni oblicze swoje, Sela, aby poznano na ziemi drogę Twoją wśród wszystkich narodów zbawienie Twoje. Niech nam Bóg błogosławi, a niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Czy istnieje klarowniejszy dowód na to, że Izrael, a nie Kościół Boży, przysłuży się błogosławieństwu wszystkich narodów? Obecność Ducha Świętego ma na celu udowodnienie winy świata. Zaś najważniejszym powodem przyjścia Ducha Świętego było utworzenie jednego ciała z wierzących spośród Żydów i pogan. Taką była tajemnica, której sługą został apostoł Paweł i którą w błogosławiony sposób wyłożył szczegółowo w liście do Efezjan. Niemożliwe jest, by ktoś, kto zna tę prawdę, obstawał przy tym, że nawrócenie świata i utworzenie ciała Chrystusa mogą mieć miejsce w tym samym czasie. Szczególny przedmiot służby apostoła Pawła ukazują nam fragmenty Pisma z Efezjan 3 rozdział od 1 do 10 wersetu i Kolosan 1 rozdział 23 do 29 wersetu. Myśl o nawracaniu świata z pewnością nigdy nie przyszła mu do głowy. Rozprzewił Ewangelię w całej jej niepojętej głębi i mocy, począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Ilirię. Rzymian 15, rozdział 19, werset. Zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Efezjan 3, rozdział 8, werset. Ale nigdy nie z takim zamiarem, by nawrócić świat. Wiedział o tym i tak też nauczał, że świat w szybkim tempie dojrzewa do strasznego sądu, że ludzie źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, 13 werset. Oraz, że Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. 1 Tymoteusza, 4 rozdział, od 1 do 3. Dalej ów wierny, inspirowany świadek uczył, że w dniach ostatnich, to znaczy bezpośrednio przed przyjściem Pana, nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Drugi Tymoteusza, 3 rozdział, od 1 do 5 wersetu. Co za obraz! Przypomina nam ostatnie wiersze 1 rozdziału do Rzymian, w którym znajdujemy podobną ilustrację, z tą jednak różnicą, że tam wymienione są ohydne grzechy pogan, podczas gdy tutaj nie chodzi o pogaństwo, lecz o chrześcijańskie wyznanie, o formę pobożności. Takim jest zatem koniec chrześcijaństwa. Oto nawrócony świat, o którym dzisiaj tak często się słyszy. Ach, jakże wielu fałszywych proroków rozgłasza wokół nas swoje fałszywe nauki. Wołają pokój, pokój, podczas gdy nie ma pokoju. Próbują wybielić walący się mur chrześcijaństwa. Jednak wszystkie ich wysiłki są daremne. Cała ich praca na próżno.
Sąd stoi u progu. Chrześcijańskie wyznanie strasznie zawiodło. W smutny sposób odeszło od Słowa Bożego, buntując się przeciwko autorytetowi Pana. Nie ma już promienia nadziei dla nominalnego chrześcijaństwa. Apostoł Paweł jeszcze za swojego życia pisał, że tajemna moc nieprawości już działa. Zatem dzisiaj działa już prawie 2000 lat. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola, a wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2, od 7 do 12 wersetu. Jakże straszny los! Skonfrontujmy teraz ten obraz z mrzonkami fałszywych proroków, którzy starają się upiększyć obecny stan rzeczy. Niech będzie uwielbiony Bóg za cudowny dział, który czeka wszystkich, którzy należą do Chrystusa. To do nich apostoł kieruje pokrzepienie. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2, od 13 do 14 wersetu. Tutaj widzimy wspaniałą i błogosławioną nadzieję dzieci Bożych, które wyglądają wzejścia gwiazdy jasnej porannej. Na to wydarzenie czekają wszyscy chrześcijanie, którzy są pouczeni w prawdzie Słowa Bożego. Nie oczekują uszlachetnionego lub nawróconego świata, lecz nadchodzącego Zbawiciela, który odszedł, by przygotować dla nich miejsce w domu Ojca. Skąd też wróci z całą pewnością, by wziąć ich do siebie, by byli na zawsze tam, gdzie On. Jest to Jego własna obietnica, która może wypełnić się w każdej chwili. On nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak mówi nam Piotr, lecz wciąż jeszcze okazuje cierpliwość, gdyż nie chce, by ktokolwiek zginął, lecz by wszyscy pokutowali. Jednak gdy tylko ostatni członek zostanie przez Ducha Świętego dołączony do ciała Chrystusowego, to rozbrzmi głos Archanioła i trąby Bożej, zaś wszyscy odkupieni pośpieszą na spotkanie swego Pana w powietrze, by już na zawsze być z Nim. Koniec rozdziału 5, kolejny jest rozdział 6, istnieje tylko jeden Bóg.